Panie i panowie, czy pamiętacie jeden z najlepszych poziomów, jakie powstały kiedykolwiek w Seriusamie? Właśnie, mówię o wydmach. Panie i panowie, Seriusam 4 Remake Wydm wyszedł właśnie niedawno na warsztacie Steam i dzisiaj będziemy w to grali. Panie i panowie, grałem w wydmy w klasiku, grałem w wydmy w HD, grałem w wydmy w Fusion, grałem w wydmy w Evolution, grałem w wydmy wszędzie. Ale Seriusam 4 z tą grafiką może być prześlicznie, także uwaga, zacznijmy, panie i panowie. To może być coś pięknego. Here comes trouble. Holy shit, patrzcie na to! Poziom trudności jest normalny. I ta nuta oczywiście jest, to wygląda pięknie! Te lasery typu mechanoidy wyglądały pięknie już od starych częściach. Lecą byki, tak jak zawsze. Dwie rakiety na byka. Teraz możemy ich w głowę strzelać przynajmniej. A, to było za blisko, nieważne. Zostałem trochę amunicji. Czy ten plecak, który tam był, to było jak czerwony plecak normalnie? Wydaje mi się, że tak. Idzie czerwony biomek. Guys, to wygląda pięknie, wow! Łujmy biomeka, o Jezus! Coś mnie z tyłu jedzie, nie jestem pewien co. Co to jest w ogóle? Okej. Kamikadze lecą. Mamy dwójkę, okej, to jest dobrze. To jest dokładnie tak samo. O shit, z tyłu jeszcze mnie atakują. Nie patrzcie na oszustwa. Zaraz to wyłączę. Jezus, u mnie tutaj. Dobra, to trzeba zrobić inaczej. Oh shit! W oryginale uciec nie mogliśmy. Aż tak łatwo kamikadze! Aha! Ten biomek nie pomaga! Ten biomek nie pomaga! Fuck! Umieram 15 HP. Ten biomek może mnie zostawić w spokoju. To by się przydało wcześniej w sumie. Nie pomyślałem, nie jestem tak mądry najwidoczniej. Zdychaj! Jesus, 15 HP. Jestem beznadziejny z Seriusa, mimo wszystko. 40 będziemy mieli na kolejną część naszej podróży. Ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jestem absolutnie w szoku. W ogóle pozwólcie, że to wyłączę. Pokaż oszustwa, gdzie to pisze. Pokaż oszustwa. O, ta wygląda lepiej. Ta wygląda znacznie lepiej. Wow, ta nuta oczywiście jedna z najlepszych w Seriusa, jaka powstała kiedykolwiek. Czy jest po prawej palma? To mnie interesuje bardzo. Czy jest po prawej palma? Tak, są palmy. Okej, to może później, bo to jest oczywiście sekret z oryginału. Parę sekretów jeszcze w środku jest, o których pamiętam. Zaraz zobaczymy wszystko. A my sobie zbierzmy, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście powinien się bawić, dopóki pancerza nie zbiera, dokładnie. Lecą byczki! Dobra, one biegną dziwnie w tym sobie czwórce, naprawdę. Jezus! To są szybsze w czwórce niż były w oryginale. Tak mi się zdaje przynajmniej, dobra. Trzeba się inaczej tutaj ustawić. Dobra. Jest nasz Tommy Gun ukochany. Ala, oczywiście. Jeszcze minigana nie mieliśmy, tu powinniśmy zdobyć laser gun oczywiście, za tymi drzwiami. Ale fajnie ten tłumik czuć, mój Boże. Nic z tyłu nie biegnie, no możemy się skupić tutaj z przodu. O, coś się zespiło, to mogą biegać. O, leci byk! Jednak leci byk. To nie jest Seriusa trójka, jest gdzieś z tej wyżu głowy. Au, Jesus Christ! Biegnie i zdecydowanie za dużo, jak na moje upodobania względem byków. Dobra, Jesus Christ. A mamy podwójne wszystko. Nie, tylko pistolety mamy podwójne. Nic innego, okej, no pistolety podwójne powinniśmy mieć. Bardzo dobry detal. Okej, oczywiście to co mamy. Czerwony plecak, to jest czerwony plecak, patrzcie. Ha, śmiesznie. Kabin szturmowy. Okej. Z sekretu byśmy mieli tutaj minigana już, prawda? Tak.
Co teraz było? Bo nie pamiętam totalnie. Kamikaze, oczywiście. Dobra. Jest jeszcze jedna palma, którą odwiedzimy na pewno. O mój Boże! Jak to ślicznie wygląda! Nie mogę się napatrzeć. Te wydmy wyglądają pięknie. Nie wyglądały nigdy piękniej. Z tymi efektami wybuchu i wszystkiego. Mój Boziu! To może być gorąco? A już jest gorąco, hehehe. Dobra, przeładowanie szybkie, obrót, wchodzenie z pozycji, wszystkiego, dobra. Jak oni trafiają, to jest moje pytanie. Czy aż tak dokładnie jesteśmy z tym wszystkim? Dobra, może być słabo. Może nie będzie. Shit, może będzie jednak. Come on! Haha, nie wiedziałem, że to ich to leciało. Zapomniałem już totalnie. W Seriusama jedynkę, w pierwszym starcie będziemy grali po Seriusama trójce. Także się doczekacie i zobaczycie, jak wyglądały wydmy kiedyś, bo będziemy grać klasik. Jedynkę i dwójkę. Będzie na pewno ciekawie, to was oczywiście za tą serię zapraszam w przyszłości. Kilka odcinków z Seriusama trójki nam zostało i lecimy z klasykiem. I chyba był polski dubbing, nie? W wersjach klasycznych. Może znajdę? Może zrobię? Kto wie? Okej. Wow, mamy żółty plecak teraz. W sensie zielony oczywiście zostaje. Pójdziemy sobie tu. Tu powinniśmy dostać kamikadze, jak pamiętam. Tak mi się wydaje, że tutaj kamikadze będą nas atakować, co? Popatrzcie, tekstury jak w HD. Ha! Śmieszne, zabawne. Okej, przyjdziemy tu. Nic się nie stanie, jak to rozwalimy. To już się stało. Okej, kamikadze i... clear. I byk jeszcze, oh shit. Zajebiście po prostu, świetnie, świetne połączenie. Nie ma taką wręcz jeszcze blokowanych, prawda? Prawda. A nie zdążyłem, tak mało HP mu zostało. Dobra, sukces. Uratowani. Dobra, jeszcze nie. Dobra, jeden strzał, jeden byk. No prawie. Co tu dostaliśmy w ogóle? Sem gniewu, okej. Okay. Nie będę używał żadnych gadżetów. O, nie ma takiej możliwości nawet. Nie. Gramy tak, jak grało się kiedyś. Bez gadżetów, bez jakichś broni podwójnych na wszędzie. Były tylko dwa pistolety oryginalnie. Życie sobie, życie nie wezmę, mam max, ale pójdę jeszcze tam. I jeżeli oni zrobili to dokładnie, to powinienem dostawać obrażenia od słońca. Jak wyjdę za daleko. Sprawdźmy, czy tak będzie. Tak być powinno. Bam, 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 bam. I powinno zaatakować Harpie. Dobrze mówię? Chyba Harpie, prawda? Tak, dostaję obrażenia, zaczęło być gorąco, patrzcie na to. To jest w ogóle ulepszenie. Sekretna oaza. To jest, czemu to jest upgrade? Au, 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 shut the fuck up! Au! Shut the fuck up! Okej, okay, mamy to odblokowane, co byśmy mogli odblokować? Przeładunek w trakcie sprintu. Dobra, to jest najnormalniejsza rzecz, którą możemy wziąć, więc wezmę to. Spierdolamy! Nie wiem, czy się nie zesłuj przypadkiem więcej, jak... Jak krzyknęła. Mówię, te są obrażenia, a czy te życie, dostaję obrażenia, także przydałoby się stąd spieprzać, ale sprawdzę, czy jak to rozwalę, to coś zostanę. Czy zesłuj się więcej. Nie sądzę, tak szczerze, a ja sobie stąd odejdę kawałek, bo dostaję obrażenia. Nie, tylko mam mało, sobie zostawię w sumie. Dobrze. Dobra. Dobra, super. Możemy się wrócić. Nie było źle, nie było źle. Dwa sekrety odkryte. No i zamiast położyć jeszcze dwóch. Reszty nie za bardzo.
Rakiety sobie weźmiemy. Jeszcze jem dwie. To jest życie, ona się przyda. I plecak oczywiście, paczka amunicji. A i tak na full mam wszystko. Ciekawe. O Boże święty, help! Help! Jesus, z tyłu jeszcze idą! Nie, to będzie mój koniec! To będzie mój koniec, guys! Jesus Christ! Jak ja mam to rozegrać? Zapisałem sobie grę, nie chciałem was nudzić, także jesteśmy tutaj z powrotem. Amunicję do tego... Co ja bym chciał najpierw zdjąć? Ja będę chciałbym najpierw zdjąć biomechy. Zdecydowanie. Z tyłu są jeszcze te niebieskie, ale nimi się nie martwię aż tak. Pyki też trzeba zdjąć. Nie, teraz bez pieprzenia. Myślałem, że go nie dostanę już tym. Z tyłu są te gnoje jeszcze. Tutaj jest ten gnoj, dobra. Załatwiony. Ten już skóry nie sprzedam. Nie ma takiej możliwości. Cwaniaczki. Patrzcie! No, come on! Zapraszam do tańca! Wiecie, z kim zadzieracie? Wiecie, ile razy ja Sirusa pokonałem? Ha! Nie macie pojęcia! Ten tu jakieś jest dziwnie czuć w tej części, strasznie. W trójce i poprzednich... Po prostu tego nie pamiętam zbyt! Tego nie pamiętam z oryginału! To jest... Aha! To jest ciekawe! Zdychaj! Ty też! No to w takim razie czym go zdjąć? To jest jeszcze lepsze pytanie moim zdaniem. A ty co tu robisz? Patrzę w koleję. No świetnie, co teraz? Nie mam pojęcia! Łoję w niego czym mogę! To mu zadaję po 10, nie wiem czy to dużo czy to mało. Raczej... O cholendę, raczej mało. Oleja. Co ja teraz zrobię, biedny? Tego nie było w oryginale. Nie przypominam sobie latających metalowych węży z oryginału, no ale okej. Niczym go nie trafiam. Teraz go trafiłem jednym granatem, wow. Dobra, tak go muszę łoić, nie ma chyba innej opcji. Nie mam rakiet. Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Tu są rakiety jakieś, a rakiety są za wolne. Wolę już w ten sposób. Tak, a skuteczniej. Co ty tu robisz w ogóle? Nie powinieneś tu być. No ale okej, skoro jesteś, to trzeba się z tobą rozprawić. Bum! Za trzy. Nope. Jeszcze żyjesz? There we go, jeden padł. Okej. Teraz ciebie. Cwaniaczku ty. Chodź, chodź. Nie kończ się granatniku. Nie kończ się granatniku. Nie, zanim go rozwalimy. Fuck. I co teraz? Dostaję z tego? Tak. Come on. Yeah, znało się. Rozwalony, nice. I? Tam chyba jest laser gun. O, jak najbardziej, leży i czeka. Pięknie. Dobra, sobie wezmę to na końcu. Okej, myślałem, że mi laser gun to aktywuje przeciwników, a tu jednak nie. Świetnie, 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 świetnie. Na pewno przeżyję, na pewno przeżyję. Holy shit! Jestem po walce, bo nie zapisałem gry, ale okej. Dobrze, zapiszę sobie tutaj. To jest jadka tutaj. Jezus. Uciekam tutaj. Okej, czyli jak wezmę któryś z tych, to zaczynam walkę. Okej, sobie wezmę je zegarę w takim razie. I spieprzam. Czemu tu jest ciężej niż w oryginale? Ja nie mam pytań. Nie rozumiem. A są dwa, no świetnie, no pewnie. Jak najbardziej. Mi się wydaje, że mam większą scenę, jak tutaj przychodzę, nie? Na przykład mam minigana pieprza, tego którego tutaj nie mam. Won! No i co ja mam zrobić, biedny?
się jest pionowe. O nie, słyszałem Claire za sobą. Życie, życie, życie. Okej. Cisza i spokój. Tu powinien być sekret pierwszy. Albo gdzieś tu po prostu, żeby to rozwalić, czy coś. O, o. Łe, idź stąd. Mały gnary, śmiesznie. Chyba was pamiętam niestety, tutaj na górze. Klejów tu jest od ciura. Pamiętam jak z tego sekretu wejść, także... Jeżeli to zrobili, to tam wejdziemy, jeżeli nie, no to nie. Może te kleje są paskudne w tej grze! A mówiłem, że są gorsze niż w poprzednich częściach, to nie wiem właśnie! Fucking hell! Nie mam amunicji do laser guna, bym chętnie go właśnie użył teraz! A nie muszę z mojej pipawki walić teraz do nich, kurde! O mój Boże, 29 HP! Zostawcie mnie! Tu walczę o życie dosłownie! Raz przybliżyłem i jest lipa. Kurwa, kurwa, aaa, nie! Nie zdążę! Zdążyłem, zdążyłem! A nie wiem, co mam zrobić teraz! Dobra, skoczcie, 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 skoczcie! Kurde, no po prostu! Jestem przed walką jeszcze, super! Dobra, inaczej w takim razie podejdziemy do sprawy. Ciebie trzeba z tego, bo niczym innym się nie rozwalę. Was też! Dobra, teraz szybko. I atak do tyłu. Yes! This is working! This is working! This is working! I think at least it's working. Ja mogę sobie w dupę wstać się, te kryje są przerąbane. Au! Stuwa na liczniku. Okej, no krótko mówiąc, tu powinno być takie coś, z czego będziemy się wybić. Nie wiem, czemu taka tekstura tutaj jest, no ale jest. Nie wiem, czy tam w ogóle coś... Nie, zabili, tak tam wejść. Chyba, że z tej strony, przepraszam bardzo. Tak, z tej strony. Dobra, okej. Okay. Never mind, never mind, z tej strony jednak. Jej! Udało się. Oh shit, dobra. Mam amunicji trochę? Mam trochę amunicji. Dobra, nie przejmuję się, nie przejmuję się klejami. Może one zadają więcej obrażeń, te Alduriany. Ale nie mam w sumie pojęcia, więc łoję jak leci. I trzecia osoba się czasami przydaje jednak, kto by pomyślał. Jak to się rozwalało? Tom? Jak ty co? Nie wiem, nie pamiętam. Też się chyba wchodziło bokiem. Czy to się rozwalało jak tam zebraliśmy rzeczy w środku? Tak mi się wydaje. Dobra, nie przybliżaj, tylko... Próbuj się ratować, może tak. O, o świetnie, już mam 50 HP w dół. Te Alduriany muszę załatwić, jak najszybciej. Jezus, nie. Zostaw mnie, no typie, widzieliście to? Alduria mi teraz pomógł. Od nich się nie dał, od nich się nie dał uwolnić. Czemu znowu nie zrobiłem save'a? Nie mam żadnego pojęcia. Zostawcie mnie! Słyszę ich za sobą po prostu. Au! No świetnie, no świetnie. O, to zobaczcie, go nie wyprzedzają w ogóle. Co to ma być? Co to ma być? Jezus. Kurde to. Gdzie jest mój... Dobra, jednego Aldriana rozwaliłem. Nie mam pojęcia, jak mi dalej pójdzie. No ale próbujemy, 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 działamy tutaj. Miejmy nadzieję, że jakoś to pójdzie, tego gnoja trzeba zdjąć jak najszybciej też. O, świetnie, stoję w miejscu, jest po mnie. Dobra, wystrzelę w niego jeden więcej z nadzieją, że on umrze. Po prostu, z nadzieją, że on umrze. Zbiorę to i spróbuję te kleje załatwić. Ale innym sposobem tym razem. To nie działa! To jest gorsze nawet! Fajnie, że to jeszcze trafia, byłoby świetnie, gdyby to faktycznie trafiało, nie? Na pierdziele! Co to ma być w ogóle?
No i ja umiałam w tym momencie. To ja się kapłem, że tam miałem umiejętność na przeładowanie sprincie. Już wiem, czemu mi dali tą umiejętność. Trudno. O kurde, o Jezus, nie. Nie, nie, I refuse. I fucking refuse. Da, bez przybliżania. Widzieliście, jak ten klej skręcił? Jak ja mam z tym walczyć? Jak ja mam z tym walczyć? Jestem tak zły! Jestem tak zły! Nie macie pojęcia, jaki jestem zły. Bo jeżeli teraz się nie uda, to nie mam pojęcia, co mam zrobić. W tamtym sekrecie było zdrowie plus 100. Dostałem biomechanoidy na łeb, ale dostałem zdrowie plus 100. Może teraz to się uda. Może, zobaczymy. Jeszcze bym do tego sekretu poszedł, ale wątpię, żebym zdążył, więc... Zostaję z tym, co mam. Może mi te biomechy jakoś pomogą. Ale trochę wątpię. Dobra, wszyscy zdychać. Wszyscy, tyle kreatika wywalę, że masakra. Wszyscy mają zdechnąć. Jak od czego od siebie granatnik? No nie, no nie wytrzymam. Jezus, no. No kurwa! Mam poziom z ukończeniem sekcji i wiesz co? Obniżę poziom trudności. Jezus, jest czysto w miarę w końcu. Wow, mniejszy poziom trudności, który pomyślał. Wow! Zestrzeliłem to. Nice. Koniec. Ukończyliśmy. Jezus Maria. Okej. Okay. Ten drugi sekret jeszcze wezmę i możemy kończyć. Jesus fucking Christ. To było coś. To jest wyzwanie. Na normalu tego nie mogłem zrobić. Wow. To już jest coś. Zabójcza broń granatnik. Nie ma co. Okej. Okay. Jezus, okej. Okay. Spróbujcie sobie sami zagrać to. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Koniec? Chyba koniec, bo jest ciemno. Tak, to był koniec. Panie i panowie, to nie było takie proste, jak się wydawało. Rytmy same w sobie nie są proste. Jest to oczywiście bardzo krótki poziom. Sam w sobie. Ale to nie było nic... przyjemnego. Myślałem, że będzie nostalgiczny trip, a był bardzo wkurzający. Don't get me wrong, mod dalej bardzo fajny. Oczywiście jak macie Seriusa ma czwórkę, znajdziecie go w warsztacie na Steamie. Bardzo fajny trip, mimo wszystko nostalgiczny. Bardzo mi się w sumie podobał cały poziom. Zajebiście wyglądał, wszystko fajnie grało, ale potwory i zachowanie z czwórki no nie pasują do zachowania z jedynki, krótko mówiąc. Więc... Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Dla mnie to było coś bardzo fajnego do przeżycia. Jeżeli jakieś inne mapy zremake'owane wyjdą, to będzie super. A ja wam przypominam, że po Seriusamie Trójce, który aktualnie jest na kanale, lecimy z pierwszym starciem wersji klasycznej i z drugim starciem wersji klasycznej i kończymy naszą przygodę z Seriusamem. Seriusamem dwójką. Mam nadzieję, że spłyszczonym. Zobaczymy, jak to będzie. A na razie cóż, trzymajcie się, moi drodzy, na cześć i pa, i zapraszam was na kolejne odcinki na tym kanale. Trzymajcie się, pa pa!